Hej, z tej strony Karolina. Mam dzisiaj do pokazania paczkę, którą dostałam od Ewy z kanału Ewa Kreatywnie. Nie będzie znowu takiego normalnego nagrania, bo nadal jestem w Polsce na urlopie, tak więc troszkę nie będzie mi niewygodnie to wszystko robić, bo syn gdzieś poleciał nad jezioro, tak więc, bo jesteśmy teraz na Mazurach aktualnie, tak więc będę musiała sobie sama pokombinować. Tak więc dostałam paczkę od Ewy i tylko sobie otworzyłam ją w sensie, żeby było łatwiej. Teraz Wam wszystko pokażę, co mam. Super, wszystko wygląda, ładnie zapakowane jest, więc zobaczymy. Co my tutaj mamy? Folia bombikowa. O, cudowne, cudowne ozdoby z papieru. Super. Fajne, żywe kolory. Można coś... To tak ładnie jest w ogóle... Ta karteczka nawet jest fajnie ozdobiona. Trzeba będzie też to wykorzystać. Bardzo fajne. Bardzo fajne. Bardzo mi się podobają. Super, Ewa. Naprawdę. Bardzo mi się podobają. Tutaj są jeszcze jedne. Większe. A, super. Na tych zszywaczach większe. Niż, czekaj, to spinacze. Spinacze. Super. To nawet może być jako zakładka. Bardzo fajne. Naprawdę super kolory użyłaś. Wszystko jest takie żywe, przepraszam. Uważam, że nie widzicie, o czym mówię. Super. Śliczne. O, dostałam kawunię. Mokatę może sobie dzisiaj wypiję. Przy tym już jeszcze, dzisiaj jesteśmy ostatni dzień w sumie na Mazurach. Jutro jedziemy już do Warszawy i wylatujemy na drugi dzień do domu. O, superancki. Ale fajna słomka, jaka kolorowa. Świetny lizak. Wrzucimy go na pewno do tego. Do takiego z banuszka. Już jak będę w domu, to sobie go włożę do tego dzbanuszka i będę miała fajny, bo jest z dwóch stron, więc niezależnie jak się odwróci i tak wygląda, zobaczcie, super. Świetny, dziękuję. Bardzo fajny. Co my tutaj jeszcze mamy? Washi tapes. Ale ładne kolory. Granat, róż, pomarańcz taki. Znaczy, no pomarańczowy w sumie. W kamerze może tego tak nie widać, ale super, świetne. Ja to jestem fanką washi tapes, to na pewno je zużyję. O, jeszcze mam jedne, ale fajne. Takich jeszcze nie miałam koronkowych, tylko tak nie wiem, czy to jest washi tapes, czy tylko po prostu takie ten, no zobaczymy. Fajne, fajniutkie. Bardzo fajne, dziękuję. Co my tutaj jeszcze mamy? Ślicznie, Ewa, wszystko ładnie zapakowałaś. Ekstra to wygląda. Otworzymy jedną ręką, to nie za bardzo, ale tak się cieszę, że zaczęłam już dzisiaj pakować walizki i okazało się, że jeszcze mam trochę kilo wolnego, więc się nie muszę martwić, że mi ta paczka się nie zmieści, bo już ani od Ani rzeczy schowałam do walizki, więc wszystko jest. Chciałabym też, żeby... O, ale superanckie. No, to będą na pewno do moich snail maili. Świetne. Ja bardzo lubię takie tam. I to trochę, też trochę wielkanocnych, więc... Super. Superanckie. Świetnie. Co mamy tu? Ewa, naprawdę ślicznie, ślicznie to zrobiłaś. Bardzo ładnie wszystko opakowywałaś. Każdą część będzie można zużyć. Ja zabieram ze sobą te bibuły, bo je wykorzystam. Otworzymy. Bardzo fajny kolor, bo to na telefonie wygląda, że jest taki intensywny czerwony, a tak naprawdę w rzeczywistości on jest taki brązowy. Tak jak czasami. Jest zupełnie ten inny kolor jest. Jak patrzę teraz na telefon. W rzeczywistości to jest bardziej brąz niż ten, ale na pewno wykorzystam. Super. Czekajcie, bo muszę to sobie jakoś spawać. Jedną ręką nie jest łatwo.
zupa. Ale. Ależ piękny. Czyżby to był Junk Journal w wykonaniu Ewy? Tak. Ależ to pięknie wygląda. Myślę, teraz spróbuję to ściągnąć. No, Ewuś, pięknie ci to wyszło. Cudownie. No, zakochałam się. Boże, Ewa. Pięknie. Pięknie to zrobiłaś. Ależ mi się to podoba. Rewelacja. Super. No, 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 powiem ci, że ten, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Naprawdę. Ależ się postarałaś, Ewuś. Cudo. Cudo po prostu. No. Naprawdę. Piękne to jest. Podoba mi się, że robisz tak jak ja. Ja też tak lubię, takie fragmenty papieru, naprawdę, Ewa. Cudowne, to jest cudowne. Normalnie jest piękne. Piękne jest. Ależ normalnie. I fajnie, i postarzałaś te kartki. Naprawdę, Ewuś, piękne. To jest po prostu przecudowne. Zaraz pójdę na dół, się pochwalę wszystkim, bo my wynajmujemy pokoje u znajomej, która wynajmuje, ma taki agroturystykę, ale to jest piękny dom i dużo ludzi przyjeżdża. Zaraz polecę na dół, pochwalę się tym. Przepiękne. Naprawdę, Ewa, mam nadzieję, że zrobiłaś filmik, jak to robiłaś, albo filmik, że to zrobiłaś, bo to jest po prostu przepiękny zrobiony i wydaje mi się, że to chyba jest twój pierwszy junk journal. Nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje, jeżeli to jest twój pierwszy junk journal, to naprawdę wow, duże wow. Przepiękne. Dziękuję ci ślicznie. Co my tutaj mamy? O, jeszcze fajne. Przepraszam. Ależ pięknie. Piękne, też fajne. Tak jakby były na płótnie. Super, dziękuję bardzo. I mamy tutaj fajne tekturki. O, w stylu morskim. W tym pokoju, w którym mieszkałam, on jest takim morskim pokojem. I koleżanka prosiła, żeby coś zrobić. Więc może przydadzą się twoje tekturki, co mi wysłałaś. Bardzo przepraszam was, ciężko mi otworzyć jest jedną ręką, ale jak widzicie, mamy tutaj piękne listki, muszelki, kotwice, więc jest naprawdę szansa, że coś będę mogła stworzyć fajnego. Dziękuję ci ślicznie. Co my tutaj mamy? Tak troszeczkę krzywo się zaczniesz. Mnie plecy zaczynają boleć. Dobra. Coś, co może łatwiej jest otworzyć. Bardzo ładnie. Zobaczcie, jest wszystko teksturalnie popakowane. Naprawdę. Pięknie, Ewuś, się przygotowałaś. Bardzo. Bardzo, bardzo. Co my tu mamy? O, rozetki zrobiłaś. Super, bo będę mogła sobie je... Jest torebeczka pełna rozetek. Dziękuję ci, bo na pewno je wykorzystam. Dobrze wiesz o tym, bo czerpałam inspirację z twojego kanału, więc bardzo dziękuję ci. Co my tutaj jeszcze mamy? Ależ jestem zachwycona. Przepięknie to popakowałaś, naprawdę. Ewuś, pięknie. Zobaczymy, co my tu mamy jeszcze. Ale fajne karty do tego, do Life Project. Świetne. Bo nawet nie mam takich. Ekstra. Będzie można zrobić do notesów albo do własnego pamiętnika. Super. Bardzo fajne, dziękuję. No wszystko się przyda. O, super, jako telegram. Bomba. Bardzo, bardzo dziękuję. Co my tutaj jeszcze mamy? Same skarby, słuchajcie. Ewa! Ależ mi zrobiłaś niespodziankę. Kurde. Ekstra. Jakie fajne kolory.
To jest ten kolor, jest tak naprawdę pomarańczowy bardziej, taki łososiowy. Te kolory troszeczkę tam telefon przekłamuje mój, ale piękne, bardzo Ci dziękuję. Muszę inny wyraz, bo cały czas bardzo, bardzo mówię, ale naprawdę super. Śliczne, dziękuję Ci ślicznie. Co my tu jeszcze mamy? Super vintage ozdoby. Na 100% je wykorzystam. Dziękuję Ci ślicznie. Tutaj koperty mi zrobiłaś. Koperty mi zrobiłaś. Jakie piękne one wyszły z tych. Nie będę nawet otwierać, bo tak, ale to są koperty. Bomba. Naprawdę, dziękuję Ci. Super, na pewno mi się przydadzą, wiesz o tym. Ekstra. Co my tutaj mamy jeszcze? Tutaj jeszcze mamy taką torebeczkę. Zobaczymy, ale naprawdę bardzo ładnie, bardzo starannie to wszystko zapakowałaś, nie tak jak ja. Bo wszystko pakowałam. A my tu mamy. O, wiesz, piękne porobiłaś, Tagusie. Super. Patrz. Naprawdę piękne taki. Dużo własnej twórczości, superancko. Film dopiero wrócę do Anglii, dlatego że ostatni film z Ani Wymianki mi się zrzucał 2 dni, a ja po prostu wiem, że nie zdążę zrzucić. Więc raz coś rzucę, to jak już będę w Polsce, przepraszam, w Anglii. Chyba, że zobaczymy. Zobaczymy, może się jednak uda, ale Ewa, piękne, bardzo Ci dziękuję. Te kolory są super, bo jest taki ten... Ania mi zrobiła super vintage styl, a Ty zrobiłaś taki super styl, nie wiem jak to powiedzieć, taki żywy, no nie? Radosny, ekstra. Oba style są świetne. Co my tutaj jeszcze mamy? Znowu coś mi porobiłaś. O matko. O matko, jakie to piękne! Jakie to piękne! Ależ trafiłyście, dziewczyny, i Ania, i Ty, no Ewa. Normalnie nie wiem, co powiedzieć. Brak mi słów. Piękne. Piękne. Przecież ja będę się żałowała użyć je do czegokolwiek. Ojejku, jakie cudowne. Naprawdę. Pięknie Ci to wyszło, Ewuś. I zobacz, to jest zupełnie inny styl, prawda? Bo Ty robisz takie fajnie kolorowe. Zupełnie ten. A tutaj zaczęłaś robić coś innego. Trochę Cię pchnęła chyba ta wymianka do zrobienia wielu nowych rzeczy, tak mi się wydaje. No, po prostu. Ewa, ja jestem w szoku. Musiałam na chwilę przerwać, bo miałam telefon, ale i tak nie udało się. Słaby zasięg jest, nie udało się połączyć, więc może być tak, że znowu mi coś przerwie. No dobra, to teraz naprawdę... Ach, och, jech. Super, bo ja to sobie wykorzystam. Świetnie. Co my tutaj mamy? Damy radę jedną ręką, czy jakoś będziemy musieli się wspierać? Chyba nie jest. Spróbujemy. To wszystko naprawdę. Co my tutaj mamy? Pudełeczku, po herbacie, masa rozwoju. Ale super, bo ja będę mogła sobie pokombinować. Ale jakie fajne kolory, takie pastelowe zrobiłaś, ekstra. Super, dziękuję Ci bardzo, bo Ty wiesz o tym, że mnie wkurza robienie tych rozetek, więc naprawdę zrobiłam ekstra. Nie będę musiała się męczyć, a będę mogła spokojnie już korzystać z tego. Brawo, 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 że miałaś cierpliwość, żeby to zrobić. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo, bardzo mi się podoba. I niestety, ponieważ był przerywany ten film, to jednak go wrzucę, będąc już w Anglii, bo będzie mi łatwiej to zedytować wszystko. Co my tutaj jeszcze mamy? Boże, jak pięknie zapakowałaś wszystko. To są tagi. I Ty sama ozdobiłaś opakowanie. Brawo. Pięknie. Naprawdę bardzo mi się to podoba wszystko. Bardzo, bardzo, bardzo. Co my tu jeszcze mam? Ja mam nadzieję, że tak... Że widzicie wszystko, co Wam pokazuję. O, wow.
To są chyba stemple odbite. O, wow, super. Ale jakie fajne te stemple. Konie, bomba, sówka. Ale fajnie, będę mogła wszystko sobie poużywać do projektów. Bomba. Sporo jest takich właśnie w stylu, który ja lubię bardzo. O, i kaktusy. Fajnie. Też fajnie bardzo, bo zrobiłaś w różnych kolorach, więc będę mogła sobie fajnie, bo niektórych na przykład nie trzeba będzie już potem nawet kolorować. Bardzo Ci dziękuję, bo są świetne. Podobają mi się te stemple. Napisy też super są. Bardzo fajne. Na 100% wszystkie zużyję. Znasz mnie. Wiesz o tym, że to jest... Ale piękny motyl. Oj, balony świetne. Naprawdę, Ewa, dziękuję Ci bardzo. Masa przefajnych stempli. Rewelacja. Naprawdę. Bardzo mi się podoba. Patrzcie. Super. Naprawdę fajne. Jakie ekstra. Super. Naprawdę super. Dziękuję Ci ślicznie. Zużyję je wszystkie. Jeszcze tutaj stąd zabrać. Co my tutaj jeszcze mamy? Teraz w tym pudełeczku mamy kwiatki. Ależ piękne kwiatki. Ewuś, nie gniewaj się, ja to wszystko wysypię. O, ale piękne, malutkie i duże. Ależ śliczne. Piękne te kwiatuszki. W ogóle widzisz, że jesteś taki zdolny z tymi kwiatami. Ja tu nie mam nerwów. Za bardzo się, wiecie, co denerwuje po prostu. I piękne, bo to jest foramilu, chyba też lubiłaś, czy nie, foamirami. Nie wiem, jak się nawet mówi na to, naprawdę. Ale ten, super, z różnych jakby materiałów to zrobiłaś. Piękne. Bardzo mi się podobają. To trzeba mieć naprawdę dużo cierpliwości, żeby takie zrobić piękne kwiaty. Jeszcze był różowy taki. Cuda. Cudowne. Naprawdę. Ja teraz tak delikatnie zbiorę, żeby ich nie zniszczyć i włożę do pudełka. Bardzo fajnie. Bardzo mi się podobają. Bo nie chcę mnie ten poniszczyć. Te różyczki malutkie są fajniutkie. Będzie można je ten taki równie... Pięknie Ci to by wychodziło, naprawdę. Bardzo fajne. Ładne kolory wybrałaś. Takie pastele. Bardzo mi się podobają. Co my tutaj jeszcze mamy? Ołóweczek. Piękniuśny i długopis. Ja to uwielbiam. Takie stationery. Różne te długopisiki, ołóweczki, więc to jest mój raj. Bomba. Dziękuję Ci ślicznie. Na pewno będę to używać w pracy zwłaszcza. To jeszcze się zagubi kwiatek. Teraz tak. Które by tu otworzyć? Muszę się trochę śpieszyć, ale... Dobra, spróbujmy otworzyć wpierw ten. Dzisiaj mamy grilla, jest ostatnia noc, więc robimy grilla. Pod wiatą. Mamy też jeszcze pograć w karty. Tak więc będę musiała się zbierać niedługo. Ale muszę Wam powiedzieć, że to najpiękniejsze wakacje. Polskie wakacje. Najlepsze polskie wakacje, jakie miałam. I mogę powiedzieć, że w tamtym roku byłam już w Portugalii, wcześniej we Włoszech. I powiem, że to powiem tak. Te wakacje w tym roku w Polsce są najlepsze. I po prostu... Szkoda mi wyjeżdżać. Ojejku, dziękuję Ci ślicznie za to cudo. Za cudny, to jest album chyba malutki taki. Wow, się pięknie otwiera.
Bardzo mi się podoba papier, jaki użyłaś do tego. Teraz się ciemniej robi. Słuchajcie, ja nie chcę zapalać światła, bo niestety okno mam otwarte i komary mnie zaatakują. A już jestem tak pogryziona i przez osy byłam, i przez komary, i przez gzy, i jakieś inne dziwne rzeczy. I na sorze wylądowałam, więc ja naprawdę mam już dosyć pogryzień. Śliczny mini album. Myślę, że będzie to album związany z tym, wykorzystam ten album do tych wakacji. Bo jednak sporo zdjęć porobiłam. Ewa, bardzo ładne papiery wybrałaś. Wszystko do siebie świetnie pasuje. Bardzo, bardzo super to wygląda. Świetne. Fajniutki, bo jest taki maluśki, ale jednak dużo rzeczy, dużo, przepraszam, zdjęć się zmieści. Bardzo dziękuję. Bardzo ładny. Może ktoś mi podpowie, jaki wyraz zamiast bardzo mogłabym jeszcze używać. Rewelacyjny. Dziękuję Ci ślicznie. Co tutaj jeszcze mamy? Co my tu jeszcze mamy od Ewy? Ewa to wszystko tak starannie zrobiła. Co my tu mamy? Gazy mi kupiłaś. Superansko, dziękuję Ci. Normalnie czytasz mi w myślach. To na banku zgadza, bo piszę na sprawdzę, tak już sobie się, ale na bank. No, dziękuję Ci bardzo. Wiesz, przyda. Co tutaj jeszcze mam? O, taśma, dziękuję. Fajna, szara, nie mam szarej. Rewelacja. Czy taśma? Wstążka, a nie taśma. Wstążka. Co tu jeszcze mamy? Właśnie słyszę, jak Michał oprowadza gości następnych po domu. Trochę tam może będzie słychać, no ale cóż. Jest jak jest. Otwieramy tutaj. Ups. I mamy pudełeczko. Czy żeby to była herbata, czy coś stworzyłaś, Ewuś, i ze stworzyłaś. O. Ale ogólnie bardzo lubię herbatę z czarnej porzeczki. Piękne. Takie świąteczne kolory można użyć. I znowu rozetki, ha, ha, ha. Będę miała co robić. Piękne kokardki. Wysypię je. Fajne kokardki. Fajne rozetki. Wykorzystam je na pewno wszystkie do tych zamiarów, bo podobały mi się bardzo ozdoby Ewy i sugerowałam się jej właśnie pomysłami. I na pewno sobie jeszcze raz obejrzę filmiki, wrócę, zapraszam do kanałów dziewczyn ogólnie, ale zapraszam właśnie do Ewy kanału, zobaczycie, jak ona robiła te ozdoby. Bo teraz podejrzewam, że nie wrzucała nic z tego, co zrobiła dla mnie, bo nie chciała pokazać na pewno, ale wcześniejsze są filmiki, znajdziecie. Co tu my mamy? Ja to tak delikatnie wysypię. O, superansko, bo dostałam od Ciebie super. Ja jej strasznie lubię, są i mniejsze, i większe. Ekstra. Ja wysłałam fioletowy, mam nadzieję, że... I to jest do tagów. Przyda mi się, bo tak to ja robię sama. Używając dwóch dziurkaczy. Bardzo fajne, dziękuję bardzo. Super, pewno wszystko wykorzystam. Co my tutaj jeszcze mamy? To wszystko tak pięknie wygląda, naprawdę. O, Bajer, dostałam kopertę od Ciebie. O, koperta. Takie koperty zawsze się przydają. Coraz ciemniej się robi w pokoju, słuchajcie. I muszę się naprawdę sprężać. To chyba od długopisu. Tak, tak. To jest koreczek od długopisu. Zaraz go sobie wmontuję. I piękne papiery. Dwustronne? Nie. Tak jak Ewa lubi. Ależ piękne. Bardzo fajne papiery, patrzcie, bardzo mi się podobało. Ewa, naprawdę dziękuję Ci za tą paczkę, postarałaś się, zrobiłaś tyle sama fajnych rzeczy, świetne, świetne papiery na pewno, już ja widziałam już Ciebie te papiery. Superanski są. I aha, obiecane bloki techniczne. Dziewczyny mi obiecały, że dostanę bloki. Dziękuję bardzo. Ogólnie paczka jest super.
rewelacyjna. Bardzo, bardzo mi się wszystko podoba. Wszystko zużyję, wszystko leci ze mną do Anglii. I zanim wrócę do pracy, bo do pracy wracam dopiero we wrześniu, kiedy otwiera się moja szkoła. Tak więc mam masę czasu, żeby się sprężyć i po prostu potworzyć. I ja na pewno większość rzeczy wykorzystam. Znowu mi ta nakrętka uciekła. Zaskoczyłaś mnie niesamowicie, zwłaszcza tym, że zaczęłaś robić rzeczy, których wcześniej nie robiłaś, bo nie widziałam u Ciebie takich vintage'owych tagów. Tak więc naprawdę, bomba. Dziękuję Ci ślicznie. To jest właśnie pokrywka od tego długopisu. Dziękuję Ci ślicznie, naprawdę super, super paczka. Masa przydasi. Wszystko mi się przyda. I naprawdę. O, ona szóstka z plusem, jeżeli jest ta, nadal obowiązuje w Polsce od 1 do 6, to masz szóstkę z plusem. Pięknie Ci to wyszło. Dziękuję Ci serdecznie za wszystkie rzeczy. Sorki za taki filmik, że on jest taki, wiecie, nie jest idealny, no ale jest skręcony w takich warunkach, jakich jest. Jeszcze raz dziękuję za wszystko. Dzięki Ewa, naprawdę. Zapraszam na Ewy kanał. I wrzucę ten filmik, jak wrócę do Anglii, wrócę do domu. I na pewno już wkrótce pokażę Wam, co wyczarowałam z tych pięknych przydasi. Pozdrawiam Was i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!